Jarosław Kozidrak nie kreskaluje tajemnic jego śmierci, zajbasi prokuratura. Jak czytamy w jednym z tabloidów, Beata Kozidrak, 58 lat, jest w szoku po niespodziewanej śmierci brata. Jarosław Kozidrak, 63 lat, zmarł nagle 12 czerwca, a okoliczność jego śmierci jest bardzo tajemnicze. Do tego stopnia, zajba się nimi prokuratura, która w USZCZ dba śledztwo. 12 czerwca media obiegła smutna wiadomo o śmierci współzabo ciela Bajmu i brata Beaty Kozidrak, Jarosława Kozidraka. Reklama. Z ogrom przykroci informujemy, w dniu 1206-2018 zmarł nasz przyjaciel, brat, współzabo ciel zespołu Baim, Jarosław Kozidrak. To by wspaniały człowiek, obdarzony wielkim talentem, twórca przebojów takich jak Józek, nie daruj ci tej nocy, nie ma wody na pustyni czy dwa serca, dwa smutki. Napisali w oficjalnym wiadczeniu Beata Kozidrak i Andrzej Pietras. Okazuje się, czyzna zmarł w tajemniczych okolicznościach. Jego bliscy nie wiedz, co dokładnie się stało. Jak czytamy w ufakcie, sprawdzaj basi prokuratura. Na miejscu zdarzenia był prokurator. Prokuratura rejnowa Lublin Północ WSZCZ dba śledztwo w kierunku nieumylnego spowodowania śmierci. Decyzji prokuratury ciało zostało przekazane do oględzin medykowi SDOW-emu. W roto 9 rano rozpocznie się sekcja ZWBOK, powiedziała tabloidowi Agnieszka Kapka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie. Gazeta dotarła do WSTRZ sajcych szczegółów dotyczących okoliczności śmierci Kozidraka. Około północy na policji zadzwoni PM-czyzna, który miał poinformować co się stało jego koledze. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia i stwierdzili zgon. M-czyzn, który zgiebał się w spraw, przezbuchano, lecz nie został zatrzymany. Zmier brata lwa Beata Kozidrak. Mimo jej relacje z Jarosławem bywały trudne, jest w rozsypce. Zupełnie się tego nie spodziewa ba. On był zdrowy, umarł nagle. Beata nie mokreska się z tym pogodzi, opowiada informator faktu. Beata Kozidrak i Andrzej Pietras, ten, lubi ich pojedna. ZDJ-cie. Jak Beata Kozidrak godzi ba karier z macierzyctwem,